Szanowni Państwo, następny rostujący to komik z Malborka. Gdzie masz tu tarczę? Kasper dobrze by się przyjął w Japonii, naprawdę, bo jest nijak. Ale nie, słuchaj, Kasper jest coraz większą gwiazdą. Gratulujemy Kasperowi wywiadów L. Blągu. Szanowni Państwo, przed Państwem, Kasper Ruciński. Dziękuję za dżingiel, doceniam. Co jest kurwa z tym? Chciałem przywitać osobiście pijawki, które przyszły. Krwiopijców, mędy, gnidy, padlinożerców. Hieny po prostu, które jeszcze za to płacą, a niektóre stoją. Tak. No bo wiadomo, po co przyszliście, tak? Jakby będziemy besztać Huberta, także przyjdźmy, fajnie będzie. Jakbyśmy go wychwalali, nikt by nie przyszedł. Czarek Jurkiewicz. Nie wiem, czy wiecie, ale Czarek Jurkiewicz jest w Księdze Rekordów Guinnessa. Spalił w swoim życiu więcej kilogramów niż atmosfera. I nie mówię tu o odchudzaniu, Czarek. Nie martwię się o ciebie, bo co prawda już teraz nie jarasz, ale zjarałeś w swoim życiu tyle trawy, że w każdej chwili możesz umrzeć od tlenu. Myślę, że Czarek zaczął palić trawę, bo nie chcieli mu sprzedać fajek w sklepie. Gaweł Feliga. Gaweł, twoje imię krzyczy, nie śmiej się ze mnie. To wszystko, co wymyśliłem o gawle. Bart, zastanawiałem się długo, o co chodzi z tym twoim wyglądem, wszyscy się śmieją z twojego wzrostu. Pamiętam, oglądałem jakiś odcinek na Comedy Central. Patrzę na Barta, mówię, kurde, no fajny, przystojny, wysoki, dobrze zbudowany facet, o co im wszystkim chodzi? Za chwilę sobie zmieniłem obraz na 16 na 9 i... Wiecie, kiedy Bart zapuścił włosy? Kiedy starał się o rolę Conana. Ty dostałeś tę rolę? Nie. A za to dostał w Księdze Dżungli. Znaczy, nie poznacie go, bo on jest przebrany totalnie i tylko w jednej scenie, jak wbiega na drzewo. Maciek Adamczyk. Maciek, to nic, że kradniesz, bylebyś nie zabijał. Karol Kopiec. Karol, jesteś jedynym człowiekiem, jakiego ja znam, który jakby został porwany przez UFO, wyrwałby się im, ale tylko po to, żeby zwiedzić statek. Można wyrwać jakieś frazę z kontekstu i on będzie śmieszny. I chciałem to wam udowodnić. Ten frazes to jakiś śliczny. Jakiś śliczny, powiedziała przez łzy mama Antka przy narodzinach. Jaki śliczny, powiedział Kopiec, kiedy otrzymał 2 lata temu pierwszy model UFO do sklejania. Jaki śliczny, powiedział Bart, kiedy jako mały chłopiec kupił swój pierwszy samochód. Jaki śliczny, powiedział Unruch przy pierwszym pocałunku. Pamiętam, kiedyś dzwonię do Unrucha i mówię, no cześć Krzychu, i słyszę takie, nie mogę teraz gadać. Najlepsze jest to, że to była poczta głosowa. Nie wiem, czy mi się wydaje, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że w tle słyszałem Huberta. Słyszałem coś w stylu, jesteś pewien, że w D? Antek. Człowiek o nieprzeciętnej stylistyce twarzy. Często o człowieku mówi się,
To nic, że brzydki, w końcu jest dobrym człowiekiem. O Antku mówi się, to nic, że brzydki, niesympatyczny, rudy i fałszywy, w końcu jest człowiekiem. Abelard Giza, mój serdeczny przyjaciel, mogę tak powiedzieć, dlatego mogę dużo powiedzieć. Abelard to jest naprawdę 100% Polaka, mówię totalnie szczerze. 100% Polaka, żadnych korzeni, jego prababcia nawet nigdy nie była za granicą. To jest czystej krwi Polak. Zatem rodzi się pytanie. Jakiego kebaba musiał wpierdolić jego ojciec przed seksem z jego matką? Nie wiem, czy zauważyliście, Abelard śmiesznie chodzi. I gdyby Abelard był superbohaterem, ludzie by mówili, czy to był traktor? Nie, to Abelard. Powiem wam coś na temat Abelarda, tak szczerze, bo jeżdżę z nim właśnie na występy, różne występy sobie gramy razem. I bardzo często jest tak przed występem, że gdyby nie jego spięta dupa, zesrałby się w gacie. Ze strachu oczywiście. Hubert. Hubert Urbański. Niektórzy mówią o nim sztywniak w garniturze. Ja go takiego nie poznałem. Dla mnie zawsze będziesz sztywniakiem w polo. W ogóle szacunek za to oczywiście, że się zgodziłeś, żebyśmy cię tu rugali, besztali. Z twoją pozycją jesteś celebrytą, także szacun, jesteś w porzo typem. Albo chcesz, żebyśmy tak myśleli. Pamiętam, spotkałem Huberta przy HBO Stand-Up Comedy Club, tak to się chyba nazywało, nagrywaliśmy i wchodzę do garderoby, tam był Hubert, ja mówię, dzień dobry, on mówi, dzień dobry, jakie dzień dobry, cześć, Hubert jestem, siadaj. Ja mówię, ale ty tu siedziałeś, daj spokój, siadaj. Czego się nabijesz, kawy? Mówię, kurde, jakie maniery, wow, szacun, wielki. Idę do sklepu, coś ci kupić? Niesamowite. Masz tu kocyk, pewnie jest zimno. Ej! Nie pójdzie ci ze mną tak łatwo, jak z umrugiem!